Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym odcinku. Odcinku ostatnim, bo dzisiaj ostatni dzień naszej wspólnej wycieczki tak naprawdę, bo tylu Was ze mną jedzie, że już sam nie mogę w to uwierzyć. Ruszam na ostatnią przejażdżkę, a później w stronę kraju. I będzie mi miło, jak będziecie mi towarzyszyć w tej mojej ostatniej drodze. Jezu, to zabrzmiało, jakbym się na tamten świat wybierał. Nie, ja tylko wracam do kraju, także spokojnie. Jeszcze nie ten czas. Na dzisiejsze zakończenie, na dzisiejszą rundkę kończącą mój kilkunastodniowy pobyt w Chorwacji wybieram Park Narodowy Uczka. To bardzo fajne tereny, oddzielające tak naprawdę Istrię od Kwarneru, od tej zatoki, która się tutaj znajduje. To też teren, przez który większość z nas przejeżdża jadąc na Istrię, bo tutaj właśnie prowadzi tunel Uczka otwarty w 1981 roku. Aktualnie tam są właśnie jakieś prace remontowe, nawet w kilku odcinków wcześniej mówiłem Wam, że utknąłem właśnie za tunelem w nocy, bo droga była zamknięta, coś tam robili. Mam poczucie dobrze wykorzystanego czasu tak naprawdę. Te 14 dni naprawdę wykorzystane są maksymalnie. Przynajmniej tak mi się zdaje, że możliwość podróżowania busem z przyczepką i z motocyklem ubarwiła ten wyjazd i pozwoliła mi wykorzystać każdą jedną chwilę. No dodatkowo mogłem to połączyć oczywiście z pracą, to dla mnie było bardzo ważne, bo niestety pracę mam taką, która wymaga ode mnie codziennej aktywności niestety. Dlatego mogłem połączyć i pracę, i jazdę, i zwiedzanie, i nawet jak była brzydka pogoda, to też nie siedziałem gdzieś tam zamknięty i nie płakałem, tylko zawsze coś można było zwiedzić, no i przerzucić się w inny rejon Chorwacji, tam gdzie było akurat ładnie. Chorwacja jest przepiękna, Chorwacja jest bardzo dużym krajem z milionem różnych ciekawostek. To co ja przez te 14 dni zwiedziłem, to i tak nie jest mało. Myślę, że każdy z nas, kto tutaj jeździ na te 14 dni, to jak się odejmie te dni poświęcone na leżenie na plaży, no to faktycznie na to zwiedzanie za dużo czasu nie ma, ale myślę, że coś tam się udało pozwiedzać i pewnie jakbym miał miesiąc, to pewnie przez cały miesiąc bym zwiedzał, bo tutaj naprawdę atrakcji jest od groma. Zachęcam Was również do odkrywania tego pięknego kraju. Szczególnie, że jeszcze są miejsca, które są takie fajne, dzikie, jeszcze nie skomercjalizowane, tak jak tu ostatnio to, co mówiłem o Istrii. Jeszcze jest dużo takich fajnych miejsc, które można sobie normalnie zwiedzać po swojemu, na swój sposób czerpać radość z oglądania tych miejsc. Nie bez powodu zrobiono tunel Uczka, ponieważ droga, która wiedzie nad tunelem, jest bardzo kręta, wąska, no i dość mocno wnosi się w górę, czyli idealna dla nas motocyklistów. No nie ukrywam, że jak na ostatni dzień, to rzeczywiście zakrętów przez te kilkanaście minut czy kilkadziesiąt pierwsze przejażdżki zrobiłem dużo więcej niż wczoraj przez cały dzień na tej części Istrii w stronę Puli, Rowiń i tamtych miast. To też chyba dobry czas, żeby powitać wszystkich nowych tutaj subskrybentów, którzy się pojawili na moim kanale. Fajnie, że Was tylu jest, aż się szczerze mówiąc nie spodziewałem, bo powiem Wam szczerze, że to miał być jeden, góra dwa, no dobra, trzy odcinki. Z wjazdu do Chorwacji, z jeżdżenia po Chorwacji i z wyjazdu, a w sumie dzięki temu, że tak było zainteresowanie, taka naprawdę duża aktywność z Waszej strony i bardzo miłe słowa, które usłyszałem, które przeczytałem również w wiadomościach prywatnych, to mnie zachęciło, żeby taką relację, taki dziennik wyprawy zrobić i nie ukrywam, że mam straszną frajdę, że się to udało, chociaż wierzcie mi, że nie było łatwo, bo każdy, kto zajmuje się montowaniem filmów, to zdaję sobie sprawę, że to niestety nie zajmuje 5 minut.
Wiem, że wielu z was ściągnęła tutaj właśnie Chorwacja, ale pamiętajcie, że głównym motywem, jakby przewodnim tego kanału jest Podhale. Podhale i motocykl. I zawsze to się będzie gdzieś przewijać na tym kanale, mniej lub bardziej. Także mam nadzieję, że równie ciepło, jak przyjęliście Chorwację, to przyjmiecie również materiały związane z Podhalem albo wycieczki naszych motocyklistów, ale też imprezy, które się u nas odbywają. Jest jeszcze jeden powód, dla którego się cieszę, że ten materiał poszedł w formie dziennika wyprawy, takich codziennych relacji, bo po kilkunastu latach pracy w mediach jako fotoreporter nauczyłem się, że materiał zdjęciowy, fotograficzny czy filmowy największą wartość ma, kiedy jest tutaj i teraz. Czyli nie za tydzień, za miesiąc czy za dwa miesiące. Wtedy to jest miłe wspomnienie oczywiście i też się fajnie ogląda, ale największa wartość tego materiału jest wtedy, kiedy jest naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo świeża. Dlatego takim dużym powodzeniem cieszą się na przykład relacje live, które są robione na żywo. No ja może na live niekoniecznie się zdecyduję zbyt prędko, ale myślę, że taka forma też pomogła mi, żeby te materiały przygotować dość tak sprawnie, bo powiem wam, że nie wiem, czy by mi się chciało w ogóle siedzieć po tygodniu, czy dwóch, czy trzech i opracowywać to. Pewnie by to gdzieś poszło do szuflady, tak jak kilkadziesiąt czy kilkaset innych wyjazdów, które gdzieś tam sobie po prostu leżą i czekają może na jakieś opracowanie, ale w ogóle mi się do tego nie spieszy. A ten materiał poszedł, wrócę do domu, zajmę się czymś innym, rzeczami bieżącymi, sprawami, które aktualnie mnie będą gdzieś tam zajmowały, no i pewnie już do tego bym tak szybko nie wrócił. Myślę sobie, że to chyba najlepsze miejsce na pożegnalną kawę w takich okolicznościach przyrody. Miejscem, które bardzo chciałem odwiedzić w parku Uczka, była miejscowość Mała Uczka. To taka typowa górska miejscowość. Ludzie trudnili się tutaj pasterstwem, wyrobami z sera. No takie typowe zajęcia, powiedzmy sobie szczerze. Ale przez wiele lat ta miejscowość była różnie historycznie tam dotknięta, różne rzeczy się tutaj działy, aż w końcu wyludniła się całkowicie. I aktualnie właśnie jestem teraz w tej miejscowości. Dojazd jest drogą asfaltową, chociaż to tej drogi przez wiele lat nie było, ale w tym momencie miejscowość jest objęta prawną ochroną. Nie ma ani jednego mieszkańca, ale nadal na mapach jest, ma swój kod pocztowy, także jakby ktoś coś chciał tutaj napisać, to również może. A miejscowość wygląda naprawdę ciekawie, natomiast przyjeżdżają tutaj byli mieszkańcy i ich rodziny, ponieważ część domów jest, jak najbardziej nadaje się do zamieszkania jeszcze i często mają tutaj spotkania, tak jak u nas na Podhalu są spotkania na halach tych, którzy wypasali na przykład na hali pod Kopieńcem albo gdzieś, to tak samo tutaj również spotykają się ludzie, żeby sobie po prostu powspominać stare czasy, poopowiadać historie rodzinne. Oczywiście część domów też już jest zniszczonych. Zjeżdżam z Małej Uczki i wracam z powrotem na drogę przez park. Tą drogę, która wiedzie nad tunelem.
No powiem wam, że rewelacyjna jest ta droga. Tak jak powiedziałem wcześniej, genialne zakręty, przepięknie wyprofilowane, no niesamowite. Idealna droga dla motocyklistów. Dość mocno ruchliwa, szczerze mówiąc, bo dzisiaj jest niedziela i faktycznie widać, że ludzie troszeczkę ruszyli sobie w teren, żeby i park odwiedzić, i kilka innych miejsc tutaj w okolicy, które są. Część też pewnie leci w kierunku wybrzeża, bo ta droga też jest w stronę wybrzeża i wtedy nie trzeba za tunel płacić. Natomiast droga naprawdę rewelacyjna. Co ciekawe, mijamy po drodze bardzo znany, najwyższy szczyt tutaj Uczki, czyli Wojak. On ma coś około 1400 metrów nad poziomem morza, tam 1396 bodajże, nie pamiętam dokładnie, ale niecałe 1400. Charakterystyczny szczyt i na ten szczyt też prowadzi droga asfaltowa, tylko niestety nie jest dostępna dla turystów. Można tam wjeżdżać tylko za pozwoleniem. Na górze jest oczywiście dużo anten. Na górze jest jakieś obserwatorium małe i na górze też jest taka charakterystyczna wieża postawiona przez w 1911 roku, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze przez bodajże Austriaków. Co ciekawe, na Wojaka planowane jest zrobienie kolejki linowej, takiej coś takiego jak na Kasprowy Wierch, tylko z chyba 9 czy 10 potężnymi takimi filarami. Ma to mieć około 5 km długości. No, ale niestety zacząć się to miało, budowa się zacząć miała w zeszłym roku, ale na razie nikt nic nie widział, żadnych śladów budowy, więc nie wiadomo, czy będą to budować, czy zrezygnowali. A na razie czekamy. A na razie się trzeba cieszyć tymi pięknymi drogami, które naprawdę rewelacyjne są do jazdy na motocyklu. Szczególnie w dniu, kiedy na Podhalu jest brzydka pogoda, pada deszcz ze śniegiem i są 3 stopnie. Mieszkańcy Małej Uczki musieli się spakować i opuścić miejscowość, a ja muszę opuścić Chorwację, niestety. Godzina 14, przepiękna pogoda, słuchajcie, 25 stopni, wreszcie się zrobiło wiosennie, tak jak być powinno. Ja już spakowany, wszystko jest gotowe do wyjazdu. Biorę tą wiosnę dla was i jadę w kierunku naszego Podhala. Trzymajcie kciuki, żeby mnie puścili, bo moje 10 dni, które tu miałem być, minęło już 3 dni temu i mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnych problemów. Jedziemy. Trasa zawiera odcinki płatne. No co ty gadasz? Oczywiście jeszcze przed odjazdem bardzo ważna rzecz. Odpowiednie zakupy i rozmowa z naszymi rodakami, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Fajnie, że po moich filmikach też między innymi żeście się zdecydowali przyjechać, a zakupy zrobione. Nie wiem, jak ja to teraz będę żył w tym autku, ale wiem, że jak stanę gdzieś w korku, no to się już nie muszę martwić o zapasy. Jedziemy. Ciekawe, czy mnie puszczą przez granicę. No i trzecie i ostatnie tankowanie w Chorwacji. Do domu mi to jeszcze niestety nie starczy. Brakuje mi dosłownie jakichś 200 km, no ale trudno, zatankuję gdzieś może jeszcze po drodze. 10-19 kuny za litr, 727,36 kuny. Chciałem tutaj, bo tutaj jest McDonald's obok, chciałem tutaj coś skorzystać jeszcze. Ja wiem, że tam mógłbym sobie darować, ale tak pomyślałem, że może odwiedzę, ale słuchajcie, jest taka kolejka, że po prostu jest czekania na jakieś pół godziny, jak mniej więcej. No niestety, ludzie jadą do stolicy, a że dzisiaj jest niedziela, to ruch jest bardzo duży. Thank you.
Dojeżdżamy do granicy węgiersko-chorwackiej. Maciary. No i ciekawe, co to będą gadać. Wjechałem na Węgry, nawet nie zapytali, czy tranzyt, czy nie tranzyt. To teraz nie wiem, czy ja mogę na Langosza gdzieś jechać, czy nie mogę. No powiem wam, że się zdziwiłem, bo tak było mówione, że naklejki naklejają, że cuda wianki w ogóle, że się nie da przejechać. A zapytała tylko, czy jestem sam, czy jest ktoś. I tyle. No i witajcie Węgry. Po tym, że jestem zmarznięty i po tym, co tutaj rośnie, widać, że to już nie jest słoneczna Chorwacja, niestety jest zimno. Węgry powitały mnie 10 stopniami wiatrem, jak zresztą słychać. Ostatni postój w takim pięknym miejscu. I ruszam dalej, nie będę wam pokazywał przejazdu przez Węgry, chyba że coś się ciekawego stanie. Bo Węgry są nudne jak flaki z olejem. I zobaczymy, czy mnie wpuszczą na Słowację. Trzymajcie się, do później. Z Węgier na Słowację przejechałem bez najmniejszego problemu. Zapytali tylko, czy tranzyt. Powiedziałem, że tak. No to machnęli jechać. Później przez całą drogę przez Słowację towarzyszył mi księżyc. Przepiękny w pełni. I dość solidny mróz, szczerze mówiąc, bo temperatura dochodziła do minus 6, minus 7 stopni nawet momentami. I oczywiście totalne pustki. No po prostu nikogo nie było. Nie licząc tej zwierzyny, która gdzieś tam się wychylała z krzaków. Przy granicy z Polską przywitały mnie przepiękne widoki na Tatry Bielskie. I do Polski wjechałem bardzo sprawnie. I prosto oczywiście na stację benzynową. No, jeszcze tylko szybkie tankowanie jednego i drugiego. Wyjechałem z pełnymi, do z pełnymi trzeba wrócić. Motocykl się już zatankował. 20 litrów weszło, 5,29. Później będę robił, jak będziecie chcieli, to zrobię podsumowanie, jakby ktoś był zainteresowany. Kosztów wszystkich. Jest tylko jeden problem, jak wsiadałem do auta, to było 26 stopni, a teraz jest minus 6. A ja wyglądam tak, ale jest dobrze. Już się cieszę, że się udało wrócić. Dobra, autko też zatankowane. 78 litrów, dojechałem już tak na samej rezerwie, zostało mi też 2 litry niecałe. Brr, zimno, tam było jednak dużo cieplej. No i jak widzicie, jestem w kraju, w naszej pięknej Łapszance, bo co to byłby za odcinek bez Łapszanki? Niestety strasznie wietrzny, zresztą wiatr to mi od kilku dni mi towarzyszy. Chłodnawo trochę, około 5 stopni, ale jest pięknie, z takimi widokami to można naprawdę sobie jeździć. Słuchajcie, bałem się tego wjazdu do Polski, faktycznie troszeczkę się obawiałem, dlatego że przepisy są takie, jakie są. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, co mnie na granicy spotka. No ale nic mnie nie spotkało, no pan wyszedł, machnął, jechać to jechać. Dzień dobry, witaj Polsko, i jestem. Kwarantanna mnie nie obowiązuje, nie zostałem do kwarantanny zgłoszony. Oczywiście test sobie zrobię, żeby w pracy i w moim sąsiedztwie nie rzucali we mnie kamieniami jak kiedyś ludzie w dinozaury. Także myślę, że test sobie zrobię dla świętego spokoju, żeby było, że jest wszystko ok. No i cóż, trzeba wracać do pięknych widoczków tatrzańskich. Brakowało mi tego, serio, naprawdę. Może tej temperatury trochę mi nie brakowało, ale przynajmniej człowiek się dobudzi po takiej trasie, jeżdżąc w takiej temperaturze. Zostawiam was z tym pięknym widoczkiem. Przyzwyczajcie się do niego, bo teraz będzie więcej Podhala zdecydowanie. No chyba, że jedziemy gdzieś w jakąś podróż, nie wiem, dookoła świata albo coś. Ale na razie piękny widoczek, piękna Łapszanka, piękne Tatry. I pięknie wam dziękuję za wspólną jazdę. Trzymajcie się i do zaś.